Siatkarki KSZ SMS na inaugurację rozgrywek czwartej grupy drugiej ligi pokonały u siebie Tomasowie Tomaszów Lubelski 3-0. W tym meczu drużyna z Ostrowca Świętokrzyskiego od początku narzuciła rywalkom swój styl gry, co bardzo cieszy trenera i same zawodniczki. Pamiętam te poprzednie sezony, gdzie ten pierwszy set zawsze był przegrany i gdzieś teraz to się zmieniło. Dobrze, to znaczy, że idzie w dobrą stronę i mam nadzieję, że tak będziemy zaczynać każdy mecz, jak z Tomasowią. Podopieczne Piotra Brodawki o kolejne ligowe punkty powalczą w najbliższą sobotę 19 października. Wtedy to KSZ SMS przed własną publicznością podejmie maraton Krzeszowice. To przeciwnik, który jest troszkę taki nieobliczalny i nigdy nie możemy się spodziewać, co zrobią, przewidzieć nie, do końca, co się stanie na boisku. I z takimi zespołami bardzo trudno się gra, niestety. Drużyna z Krzeszowic z początku sezonu nie może zaliczyć do udanych. W pierwszych dwóch kolejkach maraton przegrał z Solną Wieliczką oraz Marbą Sędziszów Małopolski odpowiednio 1-3 i 0-3. Patrząc już gdzieś tam przez posty na Facebooku, więc jadą po pierwsze punkty do nas. Oni chcą zdobyć pierwsze punkty, my dalej chcemy zdobywać swoje punkty. Nastawiamy się na trudny pojedynek, ale będziemy chcieli, tak jak w meczu ostatnim, od początku narzucić swój styl grania i niech one dostosowują się do nas, a nie my do nich. Szkoleniowiec ostrowieckiego zespołu wierzy, że kluczem do zwycięstwa w sobotnim meczu będzie wyrównany skład oraz... Pracujemy nad tym, żeby wykorzystać do maksimum atut swojej hali i tutaj, żebyśmy zagrali dobrze zagrywką. Mecz pomiędzy KSZ SMS i maratonem rozpocznie się o godzinie 17. Warto jeszcze wspomnieć, że spotkanie drugiej kolejki pomiędzy Kęczaninem Kęty a zespołem prowadzonym przez Piotra Brodawkę zostanie rozegrane 8 grudnia. W pierwotnym terminie do tego starcia miało dojść 12 października, ale przełożono je na wniosek KSZ SMS.